Czuwaj, jest z nami harcmistrzyni Kinga Szołczyńska, zastępczyni komendantki do spraw programu. Czuwaj. Kingo, w tym roku widzimy Cię w nieco innej roli. Powiedz nam, skąd ta zmiana? Czy stwierdziłaś, że sprawy biurowe nie są jednak dla Ciebie? No na pewno nie tak to było, że stwierdziłam, że nie jest to dla mnie. Bardzo dobrze czułam się w biurze. Zresztą robiłam to 2 lata z rzędu i mam nadzieję, że z pewnym chociaż sukcesem. Natomiast do 3 razy sztuka, ale może niekoniecznie 3 razy róbmy to samo. Myślę, że miałam na tyle już sprawy biurowe uporządkowane i na tyle znałam ten temat, że fajnie byłoby zrobić coś innego. Wszyscy stawiamy sobie wyzwania, więc i dla mnie takim wyzwaniem było właśnie robienie programu na Watrze. Wspomniałaś o nowych wyzwaniach, więc jakie stanęły przed Tobą, kiedy podejmowałaś się nowego zadania? Myślę, że jakby już tutaj na zlocie zrozumiałam, jakby co było najtrudniejsze w organizacji programu i jest to koordynacja bardzo wielu osób, które przyczyniają się do tego, że właśnie takie, a nie inne zajęcia mamy tutaj na Watrze, bo to nie tylko koordynowanie sprawdzania konspektów, ale też sprawdzanie konspektów, bo sama też to robiłam przed zlotem, ale też miałam tutaj bardzo wiele osób do pomocy, mój zespół programowy sprawdzający konspekty, ale też takie filary eksperckie bardziej programu, czyli namiot edukacji globalnej i strefę rozwoju, gdzie bardzo tutaj dzielnie i skutecznie, jak widać, pomagały mi dziewczyny. Poza tym one też miały jeszcze swoje podzespoły. Tutaj na samym zlocie mam też członków IST, którzy mi pomagają. Także największym wyzwaniem chyba było właśnie skoordynowanie pracy tych naprawdę wielu osób. A jak przebiegała współpraca z samymi patrolami czy patrolowymi? Czy były jakieś problemy? Może raczej już nauczeni wszyscy doświadczeniem z lat poprzednich wiedzieli, co i jak dokładnie muszą do Ciebie podesłać, żeby było to zaakceptowane? No na pewno widać było, kto robi te zadania przedzlotowe nie po raz pierwszy i to nie tylko po tym, że używali na przykład starego wzoru konspektu, jeszcze z niezmienionym logiem, ale też rzeczywiście po poziomie tych zajęć, też tego, czego my jako sprawdzający konspekty oczekujemy. Czyli formuła konspektu, wszystkie te elementy, które powinien on zawierać, były tam zrobione, były dobrze zrobione. Natomiast jakby myślę, że nawet osobie, która bardzo wiele razy prowadzi zajęcia i jest w tym bardzo dobra, takie spojrzenie z zewnątrz zawsze może przynieść coś nowego, więc staraliśmy się konsultować jakby nie tylko te zajęcia, które wymagały wielu poprawek, ale też te, które były dobre, ale można było je zrobić jeszcze lepiej, więc dla każdego jakieś słowo się znalazło i nie oznacza to, że to były po prostu złe materiały. Dobrze, Kingo, dziękujemy Ci bardzo. Domyślam się, że masz ręce pełne roboty, dlatego nie zabieramy Ci już więcej czasu. Dziękujemy Ci za rozmowę i życzymy powodzenia, bo wiem, że dalej jest co robić. Twoja praca nie skończyła się przed zlotem Watry. Zgadza się, jakby tutaj też jest co robić, także dziękuję bardzo. Czuwaj. Czuwaj.